Jesteśmy w województwie zachodniopomorskim i jedziemy do dwóch najsłynniejszych ostatnimi czasy rolników w internecie, czyli do Joker Farma i jego taty, rolnika z Hollywood. Co się tam wydarzy, co z sobą wieziemy i co z tej wyprawy wyniknie, zobaczycie już wkrótce. Do zobaczenia. Dzień dobry. Ty, oni gazety. Dobry. Ja prenumeruję gazetę, a oni już mi gazetę chcą kręcić. Świeży nowy numer czerwcowy z dostawą do domu, do najsłynniejszych rolników w internecie. Witam panie Marku, miło pana poznać wreszcie osobiście. Pana Bartka witam chyba, tak? Tak jest. Ja jestem Bartek Czekała, to jest Dominika Mulak, redakcja do Bagara Polska. Dzień dobry. Takie zatrudniacie tam takie ładne panie, tak? Tak, oczywiście. Muszą być, same... Musi być równo uprawnienie. Jestem ja sam i same takie ładne panie. Jedziemy tam. Tylko mamy nie zabieraj. No, wszędzie to mamy coś wciskam. Ja mam dla was coś w bagażniku i co, musimy to zabrać razem, bo tam się zabiorę. Po prostu, jak już tu jedziemy do was, to mamy, że tak powiem, cały bagażnik różnych fajnych rzeczy. I dla ojca, i dla syna, i dla mamy, i nie tylko. To się przyda, to się a deszcz przywieźliście? Podobno jakieś chmury idą, więc mam nadzieję, że przyniesiemy, także... U nas spadło maksymalnie... Ile? 50-60 litrów spadło ogólnie od marca? Gdzie? 25 litrów tylko spadło. 25 litrów wody. Także taka susza. To się na pewno przyda. Taka susza. Trawa się powyspała. To się na pewno przyda. Tutaj, to już pewnie widzieliście, ale takie ładne dziewczyny wam też przywieźliśmy tutaj. Miałem się dzwonić, miałem się pytać, ile one wszystkie ważą. I dla panów, żeby kupon. Kupon były te. Wszyscy się o to pytają. No tu jest generalnie, pozabieramy to może wszystko do domu. Także miło mi, że pan Bartosz odwiedził mnie, tak może i trochę znanego, nieznanego, rolnika z Hollywood, witam was. I tu Adrian z kanału Joker Farm. Pan Bartek reprezentuje gazetę Topagra Polska, którą ja prenumeruję już bodajże od trzeciego roku istnienia, tak? Czyli ile? 20 lat. 20? 22 lata, bo mam w tym roku 25-lecie. Czyli 20 rok. Będę ją już prenumerował, tam odnoszę do filmu Adriana. Można zobaczyć, jak to na płycie betonowej Adrian wszystkie egzemplarze rozłożył tych gazet. Widzicie, nawet nie są palone, gdzie można by było pod pałkę zawsze mieć darmową, nie? Gazeta jest fajna, jest to czasopismo, ogólnie nawiązuje do rolniczych wszystkich spraw, ale nie tylko, bo przecież tam są różne prawa budowlane, inne rzeczy, eksperci są, można się odwołać, można zadzwonić, skonsultować. No taki miesięcznik, kiedyś było 11 egzemplarzy w roku, teraz jest już 12, tak? 12 już jest od ponad 10 lat. Pamiętam, że lipiec i sierpień był razem. Głód wiedzy jest duży, więc musieliśmy zwiększyć częstotliwość, ale przede wszystkim też rośnie rzesza naszych czytelników internetowych, nie tylko gazetowych. No i ci też chcą oglądać znanych rolników. W związku z tym, dlatego jesteśmy dzisiaj u was. Dziękujemy, że się zgodziliście na rozmowę. Powiedzcie panowie, tak od początku, jak się zaczęła wasza przygoda z kamerą? Bo właściwie zaczęło się to chyba od Adriana, tak? Tak, w 2014 założyłem kanał. Miałem jeszcze jakiś kanał przed, pamiętam, telefonem trochę tam nagrywałem. W 2014 zacząłem coś tam więcej już nagrywać kamerką, od sąsiada pożyczałem, telefonem też. No i tak nie wiedziałem, że to tak się wszystko szybko rozwinie, bo w 2017 zacząłem, tak postawiłem wszystko na ten YouTube, nie? Mm-hmm. 17, koniec 17 i 18 jak się zaczynał. Cały rok, cały czas coś nagrywaliśmy z tatą. Tatę polubili bardzo, bo tata to jest taki życiowy. Bardzo dużo opowiada, bardzo dużo życiowych takich historii opowiada, śmiesznych, i tak to przedstawiamy fajnie, bo
Tacy jacy jesteśmy, przedstawiamy to wszystko, nie kogoś gramy. Ale nie tylko, teraz przecież już od jakiegoś czasu nagrywasz nie tylko nasze gospodarstwo, no. Gospodarstwo inne, duże gospodarstwa i nawet z kapitałem zagranicznym, bo też masz dobry kontakt z nimi i przedstawia te całe ogólne rolnictwo, jak to i wygląda u nas takie małe, gdzie maszyny jeszcze są pod chmurką, ale rozwijamy się i dążymy do tego, żeby cały czas coś było więcej w gospodarstwie, a i takie gospodarstwa, które skorzystały od początku przecież z tych różnych programów. My też skorzystaliśmy z programu Mała Modernizacja. Zachęcam was wszystkich, jeszcze jest nabór. Także można korzystać z tego, to jest 60 tysięcy w dwóch transzach, 48 w pierwszej transzy i 12 tysięcy do 3 lat od wystąpienia pierwszej transzy. Także taki mały zastrzyk finansowy i w postaci u nas 3 maszyn, które były nowe, każdemu by się przydał, to nie muszą być maszyny, może być to budynek inwentarski, obiekt jakiś gospodarczy, tam jest dużo możliwości do małej modernizacji, ale są różne innego rodzaju programy i trzeba korzystać, jeżeli się da, to trzeba korzystać, dobrego doradcę, dobry ODR. Wszystko załatwię. Wasz kanał jest bardzo różnorodny, bo są i takie życiowe rzeczy z bieżących prac gospodarczych, ale są też takie ciekawostki i dużo porad dla rolników. Teraz macie kanał się rozrósł, macie 111 ponad tysięcy subskrybentów, filmy mają ponad 100 tysięcy odsłon, ale czy pamiętacie swój pierwszy film, ten pierwszy sukces, kiedy pierwsze łapki w górę się pojawiły, pierwsze komentarze pozytywne? Oczywiście pamiętam, wtedy jeszcze jak 20-30 polubień było pod filmem, a ten film osiągnął około 1000 wyświetleń. To było wow, takie kurczę, że tyle ludzi mnie ogląda, tak sobie wyobrażałem. A teraz jak te 100 tysięcy jest pod filmem, no to taka norma jest. No to tak sobie wyobrazić, 100 tysięcy ludzi nas ogląda pod każdymi filmami. To jest niewyobrażalny wynik, żeby rolnictwo tak się rozwinęło i tyle ludzi to oglądało. Tak? Jak to jest być sławnym? No bo teraz gdzie się nie ruszycie w Polskę, to gonią was tłumy paparazzi i nie tylko. Fanów z telefonami komórkowymi, którzy chcą mieć zdjęcie z Joker Farmem i z rolnikiem z Hollywood. Nie jest to dla was trochę uciążliwe? No. No, ja się nie czuję. Nie czujemy się żadnymi osobami popularnymi. Po prostu jesteśmy sobą, pokazujemy tacy, jacy jesteśmy. Nie gramy nikogo na filmach. Jak ludzie z nami się spotykają, tak samo się zachowujemy, no i ludzie widzą, że po prostu prowadzimy to z własnych tych, tak po prostu sami do czegoś doszliśmy i ludzie lubią nas oglądać. To pokazały nasze wspólne targi Agrotech Kielce 2019, gdzie byliśmy wspólnie razem, jaką my mamy popularność. I tam się, można powiedzieć, takim półcelebrytą poczułem, bo rzeczywiście ogrom ludzi chciało zrobić z nami zdjęcia, gdzie to jest też na filmie udokumentowane u Adriana, gdzie stoimy przy stoisku takiej dużej firmy, naprzeciw dużej firmy, tam w niebieskich barwach, to każdy się kapnie, jaka to firma. I oni nawet zdziwieni, o co chodzi, że my półtora godziny tam nie możemy odejść i z nami robią zdjęcia. Naprawdę. I to jest tam akurat na filmie u Adriana. Zapraszam do cofnięcia się, obejrzenia, także kanał się rozwija, czekamy, nie wiem, czy ten guzik za 3 tygodnie sławny za 100 tysięcy, a dopiero wypełniłeś się, a widzisz. Teraz Ameryki dopiero przyjdzie. Przyjdzie guzik, ten guzik srebrny w ramce na 100 tysięcy. To już taki w kanale rolniczym, to jest można powiedzieć już taki prestiż, bo to dopiero można powiedzieć trzeci kanał, taki youtuber rolniczy, związany z branżą rolniczą, dopiero dostanie ten guzik, nie? Trzeci. No teraz na topie jest mój kanał z Jarkiem Ogarkiem. No i wcześniej była Mafia Solec, która jeszcze cię wyprzedza i oni to zapoczątkowali moim zdaniem, bo oni tutaj też byli. I Adrian się takiego bakcyla załapał od nich właśnie, od Brączka, od Kacpra. Oni u nas byli. Tworzy się też taka trochę youtuberska rodzina. Też, tak. Kontakty. Bo tutaj jest... myślę, że nie ma rywalizacji o subskrypcję. Jeden ma raz więcej, drugi ma mniej. No, ale to bardziej współpraca. Każdy ma
swoją tą oglądalność, każdy ma swoich ludzi do oglądania i każdy prowadzi specyficznie swój kanał. My to bardziej tak humorystycznie, rozrywkowo pokazujemy, jak jest, nie? Inni bardziej rozrywkowo, jeszcze inni typowo nawiązują do wiedzy, nie? Ale ze wszystkimi Adrian się stara mieć kontakt, oni tak samo komentują, tak jak i Adrian, filmy, każdy komentuje pozytywnie, żeby się wspierać, bo to jest przecież paczka wspólna. No każdy z youtuberów rolniczych nie powinien się zagryzać, tylko powinien wspólnie pracować i tak samo odnosimy się z naszymi filmami, odnosimy do innych youtuberów, i żeby obejrzeli tam u nich filmy, czyli ta... Albo podejrzymy na przykład Arka, podejrzymy co on tam zrobił. O ile Arek też Perkins z kanału, on dużo też tam rzeczy, on jest taki bardziej mechanik. Fajnie można było się dowiedzieć, już dwie nawet rzeczy z jego mechaniki skorzystaliśmy, wdrożyliśmy u siebie w ciągniku, prawda? Tak, tak. No. Jesteście bardzo aktywni na YouTubie, sporo czasu zajmuje wam i kręcenie filmów, i montaż, bo chyba montaż dużo więcej niż kręcenie, obróbka, potem trzeba odpowiadać na komentarze, bo to nie tylko tak, że wrzucamy film i już potem nic się tym nie dzieje, tylko jest dużo reakcji fanów. Ile czasu dziennie, tygodniowo, miesięcznie pochłania? Jestem od pracy, a ten tutaj się wypowiedz. No ja zazwyczaj tak pomagam tacie na gospodarstwie, a później zaczynam montować filmik, tak siadam o 20, zależy, 22. Ale powiedz prawdę, od której godziny pomagasz w gospodarstwie? O, bo muszę wstać. Od godziny 11. Jak 11? Od 11 musi się wysłać, bo niestety... Nie, o 8, 9 wstaję. Co ty gadasz? O 11 rzadko. Tatuś się musi o 11 budzić, jak już ciebie nie ma. Bo nieraz ten montaż trwa do 4 rano, nie? To tam musi te parę godzin pospać. To jestem na to wyrozumiały, no ale jak przyjdą żniwa, to niestety już muszę odpuścić. Przecież teraz zacząłem filmy wstawiać prawie codziennie. Nawet 8 filmów chyba było w tygodniu jednym, bo w niedzielę 2 wchodziły. No to jak ten montaż trwa do 3, 4 rano i później trzeba jeszcze to wrzucić to wszystko. No i później od nowa rano się wstaje, coś nagrać można. No i od nowa, tak cały dzień, nie? No to dużo rzeczy schodzi, jak ja to wszystko sam muszę robić. Jeszcze odpisywać na komentarze, czy czytać to wszystko. No bo z rolnictwa zrodziła się pasja, z tej pasji teraz praca, jest tej pracy coraz więcej. No i to jest spora część dnia i nocy, jak wynika z waszych opowieści. Ja te nagrywanie cały czas traktuję jako hobby, bo to bardzo lubię i nie mogę bez tego żyć. A co dalej? No, jakieś plany, żeby, tak powiem, znajomości się to już zupełnie profesjonalnie? Czy to na razie cały czas będzie hobbystycznie? Plan jest, żeby Adrian złapał młodego... Szkołę teraz. Czyli patrzymy na następcę. Tak, tak. Bo jeżeli jest jeszcze Unia wspomaga, to teraz, jak wiemy, jest 150 tysięcy start dla młodego rolnika. Jest taki zamysł, jest tutaj, może na jesieni się uda kupić gospodarstwo, skredytować. Wtedy będzie mógł już mieć coś swojego, już będzie mógł korzystać też z tych unijnych dotacji. I taki jest plan, on będzie wtedy sobie swoje gospodarstwo, jeżeli tak będzie, to będzie swoje gospodarstwo tam nagrywał, nie? Zachęcamy już teraz, żeby przeczytać cały artykuł i reportaż z gospodarstwa Choker Farma i rolnika z Hollywood w lipcowym wydaniu Topagar Polska. Tam będzie dużo, dużo więcej. A naszych widzów zapraszamy serdecznie do śledzenia kanału Choker Farm na YouTube. Na YouTubie, a my do śledzenia kanału Top Agrar Polska, bo tak samo oni mają swój kanał i tak samo można ich śledzić nie tylko poprzez czasopismo, ale poprzez ich kanał na YouTubie Top Agrar Polska. Do zobaczenia.